No cóż, wygraliśmy dzisiejsze spotkanie, bardzo ciężkie. Udało się strzelić lekkie 3 bramki, to wcale nie jest łatwym zadaniem wcale. W związku z tym gratulacje należą się dla całego zespołu i wesołych świąt. Życzę Państwu i za Państwa pośrednictwem swoim piłkarzom i ich rodzinom, także to chyba tyle. Dziękuję bardzo i bardzo proszę o pytanie. Dzień dobry, panie redaktorze, poznaję. Dzisiaj wreszcie, przepraszam, wyrzucę słowo, wreszcie przekonał się pan do systemu 4-4-2 i widzę, że to, moje takie zdanie, wyglądało to zupełnie dobrze, zwłaszcza skrzydłowi, mając za sobą bocznych obrońców, czuli się pewniej, bo tak przy poprzednim systemie to tam jednak oni musieli łatać te dziury w obronie. Czyli już na stałe pan się przekonuje do tego systemu? Ja tak naprawdę, jeśli chodzi o systemy, to niewolnikiem żadnego nie jestem. Natomiast dzisiejsze ustawienie było wynikiem przemyśleń na temat ostatniego meczu Górnik Zabrze Lechia Gdańsk. Tamten mecz dał nam naprawdę wiele podpowiedzi na temat tego, w których miejscach i jak można Lechię zaskoczyć. Dzisiaj się udało, ale ja myślę, że dzięki temu, że mamy kilka tych wariantów, jesteśmy troszkę bardziej elastyczni taktycznie. Dzisiejszy pomysł był taki na ten mecz i bardzo się cieszę rzeczywiście, że to wyglądało lepiej, szczególnie, tak jak pan zauważył, gra skrzydłowych sporo dobrego nam dzisiaj dała. Jak widać również Adam Marciniak i Bartek Rymaniak na tych pozycjach swobodniej się czują oczywiście. I ja takiego meczu Adama jeszcze za mojej kadencji w barwach Krakowi nie pamiętam i rzadko to robię, że chwalę piłkarzy, częściej ganię, jak wszyscy zauważają. Natomiast dzisiaj muszę Adama pochwalić, bo to był jego najlepszy mecz podczas mojej pracy tutaj w Krakowi. Jestem bardzo zadowolony, że tak zareagował na ostatnią krytykę. Myślę, że trzeba też pochwalić Rakelsa, który po 2 meczach, jestem pełen podziwu, wytrzymał 90 minut i naprawdę też był drugim dla mnie wyróżniającym się graczem tego meczu. Ja myślę, że tu bohaterów było nieco więcej, bo dzisiaj przede wszystkim zwyciężył zespół. Tutaj my nie mieliśmy indywidualności, które jakby same byłyby w stanie przychylić losy tego meczu. Natomiast chyba w przeciwieństwie do ostatniego meczu derbowego, zdecydowana większość piłkarzy zagra na swoim normalnym poziomie i to chyba jest odpowiedź na to, dlaczego dzisiaj wygraliśmy z Lechią. Miał pan takie myśli w pewnym momencie, żeby zmienić Rakelsa, właśnie, że nie wytrzyma kondycyjnie do końca po tych 2 meczach w reprezentacji? Miałem taką myśl. Zastanawialiśmy się, czy zmienić Marcina, czy zmienić Denisa. Nie wiem, czy pan siedzi blisko ławki. Nie wiem, panie redaktorze, skąd pan to wie, ale była taka myśl. Postanowiliśmy zmienić Marcina, bo w środku zaczynaliśmy mieć problemy. W związku z tym Sławek był taką rozsądniejszą zmianą niż na przykład zmiana napastnika za napastnika. Ale mieliśmy wybór między Marcinem a Denisem. Denis jest facetem, który nawet jeżeli brakuje mu prądu, to ma dobrze poukładane w głowie, a tam jest olbrzymi zapas naprawdę wydolności. Rafał Nowak, teraz pasy. Panie trenerze, wspomniał pan, że nie jest pan niewolnikiem ustawienia, ale to jest właściwie pierwszy mecz, w którym pan udowadnia, że tak jest. Pogram pierwszy raz innym ustawieniem niż te wcześniejsze. Moje pytanie jest takie, czy jest szansa, że analiza tego spotkania doprowadzi pana do takiej refleksji, że to ustawienie pozwala zawodnikom wykorzystać lepiej swoje możliwości. Wspomniał pan o Adamie Marciniaku, ale też właściwie trudno powiedzieć, który zawodnik zagrał gorszy mecz grając w tym ustawieniu. Czy to może być tak, że jednak będziemy grali w ten sposób? Możemy, panie redaktorze. Na pewno do takich przemyśleń doszliśmy po tym meczu, ale zdarzało nam się również dobre spotkanie w ustawieniu 3-5-2 i nawet po analizie meczu Górnik-Lechia doszliśmy dzisiaj do przekonania, że to ustawienie będzie najlepsze na Lechię. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest powiedziane, że nie będziemy nadal grali tym systemem, ale mogą się zdarzyć sytuacje, że będziemy w tym ustawieniu kombinować, nawet mając na uwadze to, że będziemy chcieli wykorzystać piłkarzy, którzy są aktualnie w najlepszej formie, a nie zawsze będzie można to dopasować do sztywnych ram systemu. Także od tego są analizy i przemyślenia. No, tak jak powiedziałem, z drugiej strony, tak jak pan powiedział, można powiedzieć, że byłem niewolnikiem systemu. Dzisiaj udowodniliśmy, że potrafimy w różnych ustawieniach zagrać. Ortega ma na długo u pana kreskę? Po tym meczu, no, był to Wak słaby, jego mecz, że lepiej. Szkoda mówić. Nie zrozumiałem z tą kreską, to jest minusa, rozumiem, tak? Panie redaktorze, słabsze mecze się zdarzają. Jeżeli byśmy skreślali piłkarzy po słabszych spotkaniach, zostałby tylko sztab trenerski i też niedługo.
Także nie można ludzi tak łatwo skreślać. My mamy dużą łatwość do tego, żeby po dwóch spotkaniach wynieść kogoś na szczyt, a za chwilę zrzucić go do piwnicy. Spokojnie z tym Ortegą. Już pialiśmy z zachwytu nad wieloma piłkarzami. Nie skreślajmy ludzi zbyt łatwo. Dajmy im troszkę czasu, dajmy im troszkę szansy. Naprawdę Ortega nie jest kaleką. Udowodni jeszcze, że jest przydatnym zawodnikiem. Czy są jeszcze jakieś pytania? To ważne. 4-1, 4-1. Jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Wesołych świąt.